Mamy piękny, słoneczny dzień. Dla mnie on też jest wyjątkowy, dlatego że po raz pierwszy przewodniczę tutaj w tej katedrze Mszy Świętej. Zawsze było to moim jakimś takim marzeniem, dlatego dziękuję za zaproszenie. Gdybym wiedział wcześniej, to bym sobie przygotował takie obrazki prymicyjne. Chociaż mam 30 lat kapłaństwa, ale to dla mnie jak prymicje w tej katedrze. Tak jak na początku powiedział ksiądz proboszcz, sam Pan Jezus pragnie, abyśmy w tym dniu czcili Boże miłosierdzie. Abyśmy, tak jak było powiedziane w pierwszym czytaniu, jednym duchem i jednym sercem chwalili Boga, który jest miłosierny. Pragniemy dzisiaj chwalić Boga, ale myślę, że też może takie pytanie nurtuje nasze serce. Dlaczego tak jest, że Pan Bóg nam nie odpłaca według naszych uczynków, ale że nam przebacza, że lituje się nad nami, że nas podnosi, że nas ożywia, że ciągle napełnia nas taką nadzieją, że możemy zaczynać od nowa, że możemy być lepsi, że możemy być bardziej święci. Dlaczego Pan Bóg jest miłosierny w stosunku do nas? Myślę, że pewne światło na to miłosierdzie Boga rzucają słowa z Księgi Mądrości. Pozwólcie, że na początku zacytuję parę wierszy z Księgi Mądrości z rozdziału 11. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Bóg jest miłosierny, bo jest miłośnikiem życia. Nad wszystkim ma litość. Miłuje się nad stworzeniami. My też jesteśmy tym Jego stworzeniem, którego pragnął, którego chciał i pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego nas podnosi, dlatego nas ożywia, dlatego nas dźwiga. Abyśmy czasami pełniej zrozumieli pewne prawdy Boże, czasami warto sięgnąć do oryginalnych słów Pisma Świętego, mówiących o tej prawdzie Bożej. Dla mnie też to było takie ciekawe, chociaż nie znam języków oryginalnych Pisma Świętego, nie znam hebrajskiego, ale jednak dzisiaj są możliwości, jest internet i rzeczywiście można poszukać i też starałem się znaleźć to, co chciał autor natchniony powiedzieć, kiedy mówił o miłosierdziu, kiedy mówił o tym, że Bóg jest miłosierny. I w Piśmie Świętym jest takie słowo Hanan. Ja podejrzewam, że pewnie oryginalnie brzmi ono inaczej, ale ja tak go czytam, słowo Hanan, która wyraża taką ideę ukierunkowania ku drugiej osobie. Jak gdyby takie stałe usposobienie. Usposobienie takiej dobroci, życzliwości, chęci pomagania innym. To słowo często tłumaczy się jako pochylić się nad kimś, przyjść komuś z pomocą, ulitować się nad kimś, przeżywać za kogoś. Jest też inne słowo w Piśmie Świętym, jakie także tłumaczy się jako miłosierdzie. To słowo rachamim i pochodzi od czasownika racham. I oznacza ono takie poruszenie spowodowane miłością. Że ktoś jest taki wzruszony, a przyczyną tego jest miłość.
I to słowo jest powiązane z innymi jeszcze słowami, które oznaczają łono matki albo wnętrze człowieka. Czyli kiedy autor mówi o tym, że Bóg jest miłosierny, chce nam powiedzieć o tym, że to jest Jego takie stałe usposobienie miłości, życzliwości, dobroci do człowieka. To nie jest jakiś taki jednorazowy gest Pana Boga, że kiedy przychodzisz do konfesjonału, to tych 5 czy 10 minut Pan Bóg jest miłosierny w stosunku do ciebie. Ale Bóg ciągle jest miłosierny. I to miłosierdzie, to ta nasza ludzka nędza czasami, ona powoduje to, że do głębi Pan Bóg jest poruszony tym naszym losem. To nie jest Jego jakiś taki zewnętrzny gest. Tak jak my czasami widząc jakąś biedną osobę, która prosi tam, żeby jej coś dać, damy 20 grzywien czy 50 grzywien, przejdziemy obok. Czy jak u kogoś spotka jakieś nieszczęście, nie wiem, komu się dom spali, to tam, żeby uspokoić swoje sumienie, tam wszyscy się składają, my też damy tam tych 200 czy 500 grzywien. Ale Pan Bóg do głębi przejęty jest losem każdego człowieka. Dlatego jest miłosierny, dlatego nam przebacza, dlatego chce, abyśmy się nawracali. Bo to jest celem tego Bożego miłosierdzia. Pan Bóg tym nie chce przykryć naszych grzechów, naszego złego postępowania, ale zawsze chce nam dać nadzieję i możliwość naszej przemiany. Kiedyś w jednej z parafii, dużej takiej parafii, ksiądz proboszcz organizował takie spotkanie wigilijne na Boże Narodzenie dla osób, których ta parafia obejmowała swoją taką troską. Były tam w tej parafii te siostry, które zajmowały się chorymi. Była tam kuchnia, gdzie rozdawali też posiłki dla takich bezdomnych, biednych ludzi. I dla nich wszystkich ksiądz proboszcz organizował taką wigilię. I na tą wigilię zaprosił swojego kolegę, księdza profesora, młodego takiego, aby na początku tego spotkania powiedział kilka słów, taką konferencję do tych ludzi o Bożym Narodzeniu. I ten ksiądz profesor sam właśnie o tym zdarzeniu opowiada. Mówi, kiedy mnie ten proboszcz poprosił, no ja taki młody, ambitny, starałem się jak najlepiej przygotować do tej konferencji. Mówi, tam studiowałem, patrzyłem, chciałem pokazać jakieś takie historyczne znaki mówiące o tym, że Pan Jezus się narodził. Teologicznie to chciałem jakoś rozwinąć. Mówi, długo się i dobrze przygotowywałem do tego kazania, do tej konferencji. I mówi, kiedy przyszedł dzień tej Wigilii, przyjechałem na to spotkanie wcześniej. I poszedłem na tą salę, gdzie miało się odbywać to spotkanie, ta Wigilia. Stanąłem się gdzieś tam z boku i zaczęli przychodzić ci ludzie na to spotkanie. Mówi, patrzyłem, niektórych przywozili na wózkach, takich starych, już schorowanych ludzi. Niektórzy przychodzili sami, niektórym pomagali tam przyjść. Mówi, widziałem, że przychodzą tacy niezbyt ładnie ubrani. Zdawałem sobie sprawę, że to pewnie są ci bezdomni, ci, którzy przychodzą na tą zupę do tej parafii. Potem podeszła do niego siostra, która tam pracowała w tej parafii i zaczęła mu tam trochę tłumaczyć. I mówi, że tu są ci chorzy, tam jest chora pani na raka, do której przychodzimy, tam jest pani leżąca. Tu są ci bezdomni, mówi, jest grupa też anonimowych alkoholików, którzy są w naszej parafii. Trochę mu tak opowiedziała, kto tam na tym spotkaniu jest. I potem ta siostra odeszła. I mówi, ja tak patrząc na tych ludzi, zacząłem się tak zastanawiać. I mówi, takie pytanie się pojawiło w moim sercu. Co znaczy być osobą nieuleczalnie chorą? Wszyscy cieszą się życiem, a ona wie, że jej godziny, jej dni są policzone. Leży tam gdzieś biedna sama w mieszkaniu. Od czasu do czasu ktoś przyjdzie, żeby ją odwiedzić. Poddana cierpieniu. Jak czuje się taka osoba? Mówi, wiedziałem, że są na tej sali ci bezdomni. Ludzie, którzy nie mają swojego domu, swojego pokoju, swojego miejsca. Którzy krząsają się gdzieś po mieście, a wieczorem tak jak psy szukają miejsca, gdzie mogliby przenocować.
co odczuwa taki człowiek. Anonimowi alkoholicy. Osoba, którą nikt już nie wierzy, która sama sobie już nie wierzy, którą też odrzucili, no bo na to swoim postępowaniem często może zasłużyła. Jak czuje się człowiek, który wielokrotnie sobie już obiecywał, że nie weźmie kieliszka do ręki, a ciągle przegrywa? Co odczuwa taki człowiek? I mówi, odczułem taki smutek w swoim sercu. I mówi, tak dogłębnie byłem przejęty tymi ludźmi, ich losem. Mówi, ja już nie mówiłem tego, co przygotowałem. Mówi, te kartki, to wszystko zostawiłem. Starałem się im tylko powiedzieć takich parę słów o Panu Jezusie, że ich kocha, żeby ich trochę podźwignąć, żeby im trochę współczuć. To jest głębia i to jest treść jakby miłosierdzia. Taki jest Bóg i zachęca nas do tego, abyśmy też takimi byli. Właśnie takimi współczującymi, wchodzącymi w położenie tych innych ludzi, których los często skrzywdził, którzy w swoim życiu przeżywają ciężkie chwile, czy jakieś tragedie, czy nieszczęścia. Być miłosierdziem, wejść w położenie tych ludzi. My pragniemy, aby Bóg był miłosierny w stosunku do nas, aby nam przebaczał, kiedy do Niego przychodzimy. Ale bardzo często nie rozumiemy tego Bożego miłosierdzia, które okazuje innym ludziom, tym szczególnie, którzy nas skrzywdzili, innym grzesznikom. W stosunku do nas Pan Bóg powinien być miłosierny, ale i w stosunku do tych, którzy nas skrzywdzili, nie za bardzo. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku pisze takie słowa, z którymi zwrócił się do niej Pan Jezus, że najwięksi grzesznicy mają największe prawo do mojego miłosierdzia. Trudne słowa. Najwięksi grzesznicy mają największe prawo do mojego miłosierdzia. Trudno ich zrozumieć. Myślę, że zrozumiemy ich, biorąc za przykład matczyną miłość do swoich dzieci. Tak jak na początku powiedzieliśmy, to słowo miłosierdzie z języków oryginalnych dotyka także łona matki. Tego miejsca, gdzie człowiek jest otoczony największą miłością, gdzie ma czuć się najbardziej bezpiecznie. I Pan Bóg też mówi o tym, że Jego miłość i miłosierdzie takie jest. Prorok Izajasz mówi takie słowa, że czy może zapomnieć matka o swoim dziecku, o synu swojego łona, czy może o nim zapomnieć, które kocha? Ale mówi, nawet gdyby ona zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. I zobaczcie, jeżeli u mamy jest na przykład dwoje dzieci, dwóch synów, jeden będzie, nie wiem, tam jakimś lekarzem, dobrym w stosunku do innych ludzi, a drugi się stoczy i, nie wiem, popadnie w alkoholizm albo narkotyki, za kogo z nich mama będzie bardziej przeżywała? Za kogo z nich mama będzie się bardziej modliła? Za kogo z nich będzie innych prosiła o modlitwę? Za tego, który się stoczył. Za tego, który żyje gdzieś tam w grzechu. O nim bardziej będzie pamiętała i za niego będzie się bardziej modliła. Tak samo Pan Bóg. My do końca nie znamy, nie rozumiemy, na ile grzech niszczy nasze życie. Jaką jest chorobą dla naszej duszy. Fizyczne choroby my rozumiemy. Rak, inne choroby, wiemy, że to jest groźne. Ale często nie rozumiemy, czym jest grzech. Pan Bóg to rozumie. Dlatego tak przeżywa za każdego grzesznika. Dziękujmy dzisiaj Panu Bogu za to, że jest miłosierny i korzystajmy z tego Bożego miłosierdzia. Wiecie,
najbardziej smak Bożego miłosierdzia zna ten, kto o to miłosierdzie prosi. Kto tego miłosierdzia dostępuje w konfesjonale. Ja myślę, że te konfesjonały właśnie tutaj w katedrze dzisiaj najwięcej by nam mogły powiedzieć o Bożym miłosierdziu. Największą tragedią człowieka jest to, kiedy odrzuca Boże miłosierdzie. Takiej tragedii doświadczył Judasz. Piotr prawie tak samo wyparł się Pana Jezusa. No nie wiem, czy kto bardziej, czy Judasz, czy Piotr. Ale Piotr przyszedł, były łzy jego takiego nawrócenia, przemiany, a Judasz sam się ukarał. Pamiętajmy, największą tragedią człowieka jest to, kiedy odrzucamy Boże miłosierdzie. Dlatego starajmy się jak najczęściej do tego Bożego miłosierdzia przychodzić. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.